Witam Was kochani, z tej strony Rostuś, witam Was dzisiaj w kolejnym super smacznym i prostym przepisie, a to będzie taka bardziej przekąska do tych dodań, a mianowicie zrobimy dzisiaj czosnek marynowany w oliwie z octem i z cukrem i również z papryczką chili. Żeby życie miało smaczek, musi być trochę ostrzejsze. A co dokładnie będziemy potrzebować na jako przepisy? Przede wszystkim jeden mały słoiczek, możecie sobie powiedzieć te dawki. Ja tu już mam, posiadam obrane 3 ząbki czosnku, kieliszek od wódki, czyli około 25 ml oliwy. Potem, to wszystko jest, teraz będzie na zalewę, 25 ml oliwy, 25 razy 3 octu, czyli około 75 ml octu, szklanka wody, parę listków liścia laurowego, gorczyca, tymianek, jeżeli macie świeży, będzie super, ja niestety świeżego nie posiadam, również sól kamienna i ziele angielskie. Co teraz sobie możemy w tym czasie zrobić? Pokroimy sobie naszą papryczkę, którą wcześniej umyłem. Kroicie sobie zawsze papryczkę w rękawiczkach, bo jeżeli jest ona naprawdę ostra i dotkniecie się w niektórych okolicach, no to może być nieciekawie. Jeżeli chcecie, żeby czosnek był troszkę mniej ostry, to usuńcie sobie gniazda nasienne. No ja użyję gniazda nasienne, po prostu chcę, żeby ten czosnek był ostrzejszy, a zobaczycie, będzie fenomenem daniem do sosów, do sałatek, jako przegryzka, zagryzka i również jako lek, kiedy będziecie delikatnie podziębiani. Dobrze kochani, dajemy sobie teraz szklankę wody. Przyprawy wrzucimy bezpośrednio do słoika, czyli tylko teraz to, co musimy rozpuścić. Do tego łyżeczka soli kamiennej, może być zwykłej, no jeżeli macie zwykłą sól, to dajcie zwykłą, ja mam kamienną, jak już Wam wiele razy powtarzałem, jest ona dużo lepsza do przetworów. Do tego teraz tak, 3 łyżeczki cukru, jeżeli lubicie bardziej słodkie, może się dać więcej. Teraz tak, ja tutaj posiadam taką przepyszną oliwę, jest to jedna z najlepszych oliw na świecie, z Quesady, Casada w Hiszpanii. Zobaczcie sobie na miary, żebyście sobie chcieli taką zakupić. Posiadam ją z wycieczki, bo byłem w wycieczce na tej plantacji oliwy i powiem Wam, że lepszej oliwy w życiu nie testowałem. Zobaczcie, jak ona ma złoty, przepiękny kolor. Tak. Dajemy sobie teraz oliwkę. I teraz już działajmy jeszcze 3 dwudziestki piątki. No, troszkę mi się przelało, ale lubię bardziej ostre, więc się nic nie dzieje. Jeżeli lubicie nieostre, po prostu dajcie mniej. Teraz sobie wszystko wymieszam. No i wrzucam naszą zaprawę na palnik, żeby mi się rozpuściło. Nie musi być ona jakoś super gorąca, po prostu żeby się wszystko ładnie rozpuściło. A my w tym czasie możemy sobie już zacząć szkować na słoik. Goździki możemy dać na spód, bo one i tak opadną. Dajcie tak ze 3, 4, 5 ziarenek ziela angielskiego. A, gorczycy damy później jeszcze na sam górę. Tak, może się tylko delikatnie dać teraz tak. Troszeczkę papryczki. Teraz możemy zrobić takie warstwy, wiecie o co chodzi. Pyk. Kolejna warstwa. Pyk. I zapychamy nasz słoik do pełna. Zróbcie taki, wybicie sobie taki słoik, żeby ten czosnek był w miarę ciasno. I teraz tak. Dajemy resztę papryczki. Ja daję do góry taką płaską łyżeczkę gorczycy. Ja po prostu gorczycę bardzo lubię, więc też gorczycę załuję. Według mnie daje taki fajny smaczek i posmaczek. I na górę tak samo daję łyżeczkę tymianku, który wprowadzi się pod wpływem marynaty. Dobrze kochani, nasza marynetka już jest gotowa i teraz zalewamy sobie nasz pyszny czosneczek. O, tak jak Wam mówiłem, wszystko Wam
Ładnie. Opadnie. Teraz tak. Zakręcimy sobie. Pomieszajcie sobie wszystko ładnie. Zobaczcie, jak to fenomenalnie i przepięknie wygląda. Zapewniam was, że smak będzie niesamowity. Ja sobie ten czosnek z papryką chili zabieram sobie do Niemiec. Dlatego jak to przestygnie, to sobie obgotuję 10 minut, wiadomo, od momentu wrzenia i powiem wam, jak ten czosnek smakuje. Jeżeli chcecie sobie zrobić więcej takiego czosnku, po prostu powielcie sobie proporcje i tyle. Pozdrawiam was, Rostuś.